Siemanko, tutaj znowu Szybki i tym razem Basia gościnnie w odcinku Szybkich Podróży z Gór Sowich i nie tylko, bo ciśniemy sobie na sudecką żyletę, czyli taki maraton po górach Sowich i okolicach o długości 60 km. I to wszystko robi się naraz, startując wieczorem, przez noc, idzie się na drugi dzień, 60 km non-stop w absolutnie fantastycznych okolicach, niezwykle bogatych i historycznie, i krajobrazowo, i przyrodniczo, także na pewno będzie ciekawie. Będziemy to robić wśród otoczenia absolutnie najlepszych na świecie, 300 ludzi, tak jak 300 Spartan, którzy również biorą udział w tym rajdzie, że tak powiem. Na pewno będzie grubo. Tak, ludzi jest sporo, 300 osób z lekkim okładem. Godzina 20, start. Trasa to jest taka pętelka od schroniska Sowa przez Głuszycę aż do Sokołowska i później się wraca od północy z powrotem przez Wielką Sowę do schroniska Sowa. Początek trasy spoko, bo jest z górki. Gorzej będzie na koniec, bo trzeba się wdrapać na Wielką Sowę. Link do trasy znajdziecie poniżej. Godzina w pół do drugiej i sytuacja staje się powoli dramatyczna. Raz, że idziemy od prawie 6 godzin, to dwa, idziemy sobie taką ścieżynką wąską wśród traw wysokich jak my. Nie wiadomo, czy dobrze w sumie. Nie ma nikogo przed nami, nie ma nikogo za nami. Jakoś to tak dziwnie wyszło, że w sumie szliśmy wszyscy w kupie i nagle jesteśmy sami w środku nie wiadomo czego. Gdzieś dojdziemy. Mam nadzieję, że nie wyjdziemy gdzieś koło Wałbrzycha. Suchawa. Dobra, pierwsza poszlaka. Sprawdzimy, czy Suchawa jest na trasie. Nie wiadomo, czy Suchawa jest na mapie, bo mapa jest formatu A5. Nawet nie, arkusz z mapą jest formatu A5. Prawdopodobnie jesteśmy gdzieś tutaj. Wyszliśmy w ogóle stąd, także już prawie połowę trasy mamy za sobą. Prawdopodobnie jesteśmy tu na niebieskim szlaku i trzeba będzie zaraz zawijać rogala z powrotem. Ale no, mówię, ciemno, głucho, tam nikogo, nie widać na horyzoncie świateł za bardzo. Coś tam majaczy, ale to jest z kilometr dalej. Ale wierzymy, że jesteśmy na dobrej drodze. Intuicja podpowiadała nam dobrze, nie zgubiliśmy się, wszystko gra. Tak, szlak jest dosyć trudny, także bez dobrej latarki, która to wszystko oświetli, nie ma w ogóle co się na niego wybierać. Dramatycznie. Bo no są takie skałki o wysokości wystarczającej, żeby się poobijać. I zeszliśmy sobie już do Sokołowska, czyli w sumie najbardziej oddalonej miejscowości od punktu startowego, bo startowaliśmy stąd. Przeszliśmy już taki kawał dotąd. Tu jest Sokołowsko. No i teraz zostaje od północnej strony wrócić z powrotem. Także jeszcze kawał przed nami, ale można powiedzieć, że prawie połowę drogi, za chwileczkę już połowę drogi mamy za sobą. Czyli nie ma sensu rezygnować, bo nawet jak zrezygnujemy, to i tak musimy dojść do schroniska, bo tam mamy swoje rzeczy. Poza tym oczywiście rezygnacja nawet w ogóle nie figuruje w naszym słowniku. Także nie ma w ogóle mowy o poddaniu się. Chociaż popełniłem znaczący błąd taktyczny, a raczej po prostu głupotę, bo no na takiej długiej trasie jest bardzo ważne, żeby zmieniać skarpety. W przepoconych krystalizuje pot i zaczyna obcierać, robią się problemy. Wziąłem ze sobą 3 pary skarpet nawet na zmianę i zapomniałem tego przepakować z większego plecaka, który został w schronisku. Także robimy wielki test, czy da się przejść 60 km po górach na jednych skarpetach. Nóżki już czują, że kawałek trasy zrobiony, bo już tak spokojnie połowę mamy za sobą. 30 km mniej więcej, plus minus 2 mamy zrobione. No, nogi są już w trybie auto, czyli w sumie nie myślisz, co robisz, tylko idziesz. No i teraz już godzinka do Andrzejówki. I w Andrzejówce ma być podobno jakiś ciepły posiłek. Godzina 4:40. Już mam nadzieję dochodzimy do Andrzejówki. Problem polega na tym, że błyska, grzmi,
i zaczyna kropić. A ja zostawiłem w schronisku nie tylko skarpety, ale i kurtkę przeciwdeszczową. I że tak powiem, gówno. Gulasz dopiero za 16 km, ale mamy tutaj bananki. Dupa jest dopiero teraz, bo zaczęło lać i to tak porządnie. Mam nadzieję, że to widać w światłach reflektorów. Także siedzimy pod daszkiem w Andrzejówce i czekamy. Czekamy, mam nadzieję, że się doczekamy. I już, zrobiło się jasno, godzina 6:40, padać prawie przestało, trochę pada i ruszamy na szlak. I ciśniemy sobie żółtym, później niebieskim, za 16 km będzie Głuszyca, stamtąd to już blisko. Przyznam, że aż żałuję, że większość trasy zrobiliśmy w nocy, bo tu jest pięknie. Kurde, te góry są fantastyczne, widoki są mega, jest takie wielopoziomowe, nie masz najbliższej góry, tylko za nią się wyłania jeszcze następna góra, a obok widać jeszcze następną górę i gdzieś tam w oddali na horyzoncie majaczą już zupełnie inne góry, jako ciemne kształty. Także jest absolutnie pięknie, szalenie mi się tu podoba. I nawet się cieszę, że mamy jeszcze jakieś 25 km, bo sobie te górki pozwiedzamy jeszcze bardziej. Są ruiny zamku Rogowiec. Stare. Nie zazdroszczę tym, którzy wnosili tutaj kamienie, bo góra jest mega stroma. A stąd widoczki powalające. Tam dalej jest Morze Mgieł, które się przewala przez kotlinę. Obok tego Morza Mgieł jeszcze tutaj widać kamieniołom. Też bardzo fajny, takie typowe czerwone skały w tym miejscu mają takie zabarwienie prawdopodobnie dzięki rudzie żelaza. Ruiny są troszeczkę większe, widać, że ten zamek był dosyć okazały. Zamek Rogowiec na górze Rogowiec, 870 metrów nad poziomem morza. Zamek jest mniej więcej z XIII wieku. A tak w ogóle to cały czas idzie z nami taka oto sowa, w końcu to góry sowie, więc gdzie jej będzie dobrze jak nie tutaj, ale jeszcze nie ma imienia, także jeśli masz jakieś ciekawe imię pasujące do takiej ślicznotki, śmiało pisz w komentarzu, najbardziej pasujące imię zostanie wybrane i tak się będzie nazywać. Spory kawałek trasa idzie szlakiem po takiej pięknej drodze szerokiej i korci, żeby łapać na stopa, ale nie wolno. Jest knajpka Jadło, nasze Eldorado, w bojach znoju dotarliśmy. Czas na gulasz. Te góry to jest miejsce, gdzie powstawał najbardziej tajemniczy projekt budowlany Niemiec, czyli kompleks Riese, po niemiecku Olbrzym, skupiający w ogóle kilka miejscowości, tunelami podziemnymi z wydrążonymi różnymi halami, fabrykami, na który schodziło w 1944 roku tyle samo betonu, co na budowę schronów dla cywili na całym terytorium Niemiec. Tak naprawdę nie ma żadnych planów. Oczywiście część sztolni i tuneli została odnaleziona i tych hal, ale też bardzo duża część jest zatopiona. Dla ochrony tego, co jest w nich ukryte, mnóstwo tajemnic tam jest jeszcze ukrytych, bo w ogóle nie rozszyfrowano, po co ten kompleks tak naprawdę powstał. Są takie hipotezy, że testowano tam tak zwaną niemiecką Wunderwaffe, czyli taką ich najlepszą broń, która miała zmienić oblicza wojny. Nie ma żadnych planów ani nic, ale są zamówienia na materiały budowlane do wykonania tego kompleksu i z oszacowanych ilości materiałów budowlanych użytych wynika, że mniej więcej połowa tuneli wybudowanych jeszcze w ogóle nie została odkryta, nie została zlokalizowana. Bardzo to jest ciekawa rzecz, tym bardziej, że te tereny były rdzennie niemieckie. Niemcy się spodziewali, że po wojnie nawet jak przegrają,
to one dalej pozostaną ich, to będzie ich terytorium i będą mogli te skarby sobie stąd powyciągać. Są relacje, jak nie wiem, starzy Niemcy po wojnie przyjeżdżają, którzy tutaj brali w tym udział, wyputują ludzi po wioskach i rzucają zdania typu: o, jakbyście wiedzieli, co siedzi w tej ziemi, to byście ją drapali gołymi rękoma, żeby tylko się dostać do tego, co tam jest. U nas tutaj, na Dolnym Śląsku, mamy największą tajemnicę III Rzeszy. No kto by nie chciał jej rozwikłać? Ja na przykład nie chcę. Chcę dojść. No i po samobójczym ataku wielka sowa zdobyta 1015 metrów nad poziomem morza i mamy schronisko sowa 20 minut, mam nadzieję, że nie całe 20 minut do mety, bo idziemy trochę szybciej o dziwo niż tempo turystyczne. Wieża na wielkiej sowie, różowa, świetna, zaraz pokażemy widoki, jak to wygląda. Można na miejscu sobie zrobić ognisko. Jest grochówka, ludzi jest dosyć dużo, ale widoczki podobno są zdecydowanie warte tego, żeby tutaj siedzieć. A pierdziele, nie idę na tą wieżę. Raz, że jestem zmęczony, styrany. Dwa, bilety wstępu 6 zł, żeby w ogóle sobie wejść. Dużo, 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 tym bardziej, że po drodze widać te widoki. No jest, udało się. Schronisko, sowa, linia mety, sudecka żyleta zaliczona. Jeszcze tylko odebrać doświadczenia, że jesteśmy przekokcami najlepszymi na świecie i możemy gardzić innymi. I lecimy na busa do Wrocławia, bo nie ma lekko, także trzeba cisnąć dalej. Stópki bolą jak cholera, ale 60 km w jednych skarpetach i ani jednego bąbla, ani jednego otarcia, ani jednego pęcherza, zgrubienia skóry, nic. To tylko i wyłącznie zasługa buty marki Magnum. To jest coś, co każdemu polecam i zawsze będę polecał, bo jeszcze nigdy mnie nie zawiodły, nigdy mnie nie obtarły i naprawdę robią robotę. I tam odjechał nasz środek transportu, najdziwniejszy stop ever, Meleksem po górach, 25 km na godzinę, z rzeczki do Ludwikowic Kłodzkich. Teraz łapiemy stopa do Kłodzka. Podsumowując ten marsz, ten rajd, 60 km to jest dużo, to jest dużo więcej niż się spodziewałem. Wcześniej robiliśmy oboje z nas trasy tak po 30 parę kilometrów dziennie. Niestety obawiam się, że nie każdy sobie z tym poradzi. My ledwo sobie poradziliśmy, ale poradziliśmy. No i właśnie, większość trasy była w nocy, także dużo się nie naoglądaliśmy jakichś widoczków, ale teren był fantastyczny i jak najbardziej nawet po ciemku zachęcił nas, żeby wrócić tam innym razem w dzień, bo widać było, ale by to by było pięknie, gdyby było jasno. Sama organizacja była ok, ludzie byli jak najbardziej ok, bo to są ludzie wychowani na górach, czyli najprima sorcik. Na jednych skarpetach to opędzlowałem, ale 3 czy 4 razy smarowaliśmy nogi, czy posypywaliśmy talkiem do stóp, który też wchłania wilgoć, talk kosmetyczny, robi robotę. Wymiana butów jak nasi obcierający też jest ok. Co do samych gór sowich, piękne widoki. Takie przestronne są te góry i strasznie takie właśnie wielopoziomowe, takie nawarstwione, że masz za górą masz kolejną górę, za tą górą masz kolejną i kolejną i kolejną. Jak jesteś na jakiejś wysokiej i widzisz taką układankę, że tak powiem, trójwymiarową, robi to wrażenie niesamowite. To nie są małe góry. Jest gdzie pochodzić, jest na czym oko zawiesić. No i wielkie podziękowania dla organizatorów, uczestników, wolontariuszy, którzy stali na trasie. Muszę pochwalić, jacy ludzie są fantastyczni. Koleś z Rzeczki nas podwiózł Meleksem do Ludwikowic. Później jeden pan z Ludwikowic do Nowej Rudy na Przedmieścia. Mieszkaniec po prostu z naprzeciwka, jak stał, wsiadł do auta, podjechał do nas. Gdzie nas zawieźć? Gdzie chcemy, żeby nas zawiózł? Dosłownie jak taksówka. Gdzie nie miał tego przy okazji, specjalnie po prostu nas zawiózł. Ludzie są wspaniali. Bądźmy dobrzy, pomagajmy sobie nawzajem. I ja też, jeśli mogę, to się odwdzięczam albo robię coś dobrego, bo karma wraca. Dzięki bardzo za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, a tymczasem zapraszam do lajkowania, subskrybowania i komentowania, bo kolejne odcinki już w montażu. La, la, la. La, 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 la. La, la.